się zbudzisz i na dobranoc, zanim zaśniesz. Niewidzialni Ewem. Reklama. Teraz w kilka sekund znajdziesz w sieci wszystko, co chciałbyś wiedzieć na temat niepełnosprawności. Wpisz w wyszukiwarce adres niewidzialni.eu. Kliknij Enter i dołącz do grona przyjaciół naszego portalu. Grupa Niewidzialni. Tworzymy świat bez barier. Teletaksi 520-0330. W maluchu prezent się nie mieści? Zadzwoń. Dla klientów z niepełnosprawnością 10% rabatu. Teletaksi 520-0330. Najbardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Korporacja taksówkarska w Lesznie. Jestem. Czasami potrzebuję Twojej pomocy. Nie bądź obojętny na ludzkie problemy. Ustąp miejsca niepełnosprawnym. Kampania społeczna portalu nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Niewidzialni EU. Czytał Robert Michalak. Słuchasz muzyki klubowej? Lubisz bawić się w dobrych klubach? Dołącz do nas. Weź udział w tworzeniu listy lokali dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Redakcja @niewidzialni.eu. Czekamy na Wasze opinie, uwagi i spostrzeżenia. Grupa Niewidzialni. Tworzymy świat bez barier. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Aktualna oferta studiów i specjalności na www.wsh-leszno.pl. Reklama. Niewidzialni FM. Disability Radio News. Kalejdoskop. Wydarzenia, opinie, komentarze. Andrzej Mazur, Polski Związek Niewidomych. Polski Związek Niewidomych to instytucja, która działa już od wielu, wielu lat. W dzisiejszych czasach nie jest proste działanie Polskiego Związku Niewidomych, a to z tego powodu, że nie jest to instytucja państwowa. Jest to instytucja, która musi zbierać pieniądze z różnego rodzaju projektów, które pisze. Musi prosić o pieniądze włodarzy miast, gmin, a w dzisiejszych czasach organizacji, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi i potrzebują funduszy na te sprawy, jest dosyć dużo. W związku z tym coraz trudniej jest uzyskać pieniążki na działalność Polskiego Związku Niewidomych, a trzeba też zauważyć jedną rzecz, że rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących to jest rehabilitacja jedyna właściwie w Polsce, która nie jest prowadzona przez państwo polskie. Z jakimi takimi głównymi, najważniejszymi problemami w życiu codziennym zmagają się osoby niewidome i słabowidzące? Podstawowym problemem osób niedowidzących, niewidomych to jest wyjście z domu. W ogóle trzeba by jak gdyby rozróżnić te osoby na dwie grupy, na niewidomych i słabowidzących. I jeszcze na tych, którzy stracili wzrok powiedzmy w wieku już dorosłym czy w dzieciństwie i tych, którzy urodzili się z tą wadą. Ci, którzy urodzili się z wadą, nie widzą bądź są słabowidzący, jakoś w tym życiu radzą sobie lepiej, bo nie znają jak gdyby problemów innego życia. Natomiast ci, którzy funkcjonowali prawidłowo i w wyniku jakiegoś wypadku, czy też jakiejś choroby utracili wzrok lub go mają ograniczony, no nie mogą się pogodzić z tą sytuacją. Myślę, że tak jak z każdą niepełnosprawnością. Problem polega na tym, że każde wyjście z domu, każda wizyta gdziekolwiek sprawia im duży problem. Ponadto jest dla nich stresem. Wystarczy powiedzieć, że wszystkie miasta jak gdyby nie są dostosowane do poruszania się osób niewidomych i słabowidzących. Owszem, zaczyna dziać się coś w tym kierunku, ale te wszystkie sygnalizacje świetne z brzęczykami, czy też przed przejściami takie guzki, które pomagają osobom niewidomym, to jest jednak rzadkość w tej chwili. Jakie udogodnienia powstają obecnie dla osób niewidomych i słabowidzących? Czym możemy się obecnie w tej dziedzinie poszczycić? Zaczynają pojawiać się autobusy, które są udźwiękowione, które na przykład informują pasażera niewidomego, słabowidzącego, że zbliżamy się do jakiegoś przystanku. Mało tego, te autobusy w tej chwili też
są udźwiękowione z zewnątrz, czyli podjeżdża autobus i osoba niewidoma usłyszy komunikat, że jest to autobus linii takiej to a takiej, w kierunku takim to a to takim. Jest to bardzo duże udogodnienie, bo nie muszę przypominać, że osoba niewidoma no, jak gdyby nie jest w stanie sama rozróżnić nadjeżdżającego pojazdu, a nie zawsze może liczyć na pomoc innych osób. Innymi udogodnieniami są na przykład sygnalizacje świetlne, o czym już wspominałem, które są udźwiękowione i ten niewidomy wie, że musi przejść na drugą stronę. Różnego rodzaju guzki prowadzące, informujące tego niewidomego, że zaczyna się już ulica, bo wbrew pozorom to, co jest udogodnieniem dla osób na wózkach inwalidzkich, jest utrudnieniem dla osób niewidomych, czyli brak krawężnika, takie łagodne podjazdy dla osoby niewidomej jest dosyć dużym problemem, bo on nie wie, czy to jest już ulica, czy to jest jeszcze chodnik. Różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, który w tej chwili na rynku się pojawia, komputery udźwiękowione, dyktafony i różnego rodzaju inny sprzęt. W Polsce działa wiele kół podlegających pod Polski Związek Niewidomych. Na czym właściwie polega działalność tych kół? Struktura Polskiego Związku Niewidomych polega na tym, że jest jak gdyby centralna placówka, która znajduje się w Warszawie. Następnie są oddziały okręgowe, jest ich 16, tyle ile jest województw, a następnie każdy okręg posiada ilość kół związanych z powiatem. Oczywiście różnie to bywa w jednym powiecie, może, jeżeli jest to duży powiat, to może być kilka kół, jeżeli jest mały, to może go nie być w ogóle. Praca w kole polega na tym, że osoba niewidoma, czy też słabowidząca zapisana do Polskiego Związku Niewidomych może przyjść, spędzić po pierwsze miło czas, po drugie zasięgnąć informacji dotyczącej jej jak gdyby bezpośrednio różnego rodzaju ulgach, uprawnieniach, czy też rzeczach, które gdzieś tam w projektach są uwzględnione. Może być poddawana rehabilitacji, ale to już przez okręgi Polskiego Związku Niewidomych, czyli osoba tracąca wzrok albo już niewidoma musi się nauczyć poruszać w środowisku, musi nauczyć się czynności dnia codziennego, czyli dla osoby takiej, która prawidłowo widzi, nalanie wody do szklanki to jest żaden problem, dla osoby niewidomej jest to rzecz nie do pokonania. Są różnego rodzaju wyjazdowe warsztaty dla dzieci niewidomych, słabowidzących, które uczą się poruszania z białą laską, z no właśnie tych wszystkich czynności dnia codziennego, przy okazji jakiegoś normalnego życia w społeczeństwie, tak żeby mogły potem wrócić i jakoś radzić sobie z tym wszystkim. Kalejdoskop. Niewidzialni FM. Moja pozytywna energia na każdy dzień tygodnia. Reklama. Niewidzialni FM. Ludzkie historie, wydarzenia, opinie, komentarze. Niewidzialni FM. Radio internetowe nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Kalejdoskop. Sport. Magazyn żużlowy. Zobaczyć świat przez dotyk. Niewidzialni FM. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Bydgoszcz Spółka Akcyjna. www.pesa.pl. Taksi przyjazne niepełnosprawnym. Miło, bezpiecznie, bez barier. Taksi przyjazne niepełnosprawnym. Kampania społeczna portalu nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Niewidzialni EU. Taksi przyjazne niepełnosprawnym. Partnerem kampanii w Warszawie jest Wawa Taksi 196-44. U nas sezon żużlowy nigdy się nie kończy. Niewidzialni FM. Tworzymy świat bez barier. Kibicujemy żużlowcom Unii Leszno. Reklama. Niewidzialni FM. Niewidzialni FM.